Kajko. Kajku. Gdzie Szymon jest? Tam w środku. Dobrze, kochani, to teraz pójdziemy jeszcze na górę. Chodźcie. Proszę. Miejsce spotkania. To jest taki... Ale słuchajcie, chodźcie tu jeszcze na tył samochodu. Przejdziemy. Dobrze? Uwaga, go powolutku wysiadamy. Chodźcie, tutaj pójdziemy. Przejdziemy jeszcze do strażaków, do góry. Chcecie przejść do góry? Systematycznie, w miarę nowego sprzętu, jaki jest pozyskiwany, otrzymywany, kupowany, strażacy muszą wiedzieć, jak go obsłużyć. Tu jest specjalne miejsce, gdzie strażacy się uczą i zdobywają wiedzę. Jak wy w szkole, to też strażacy tutaj mają swoją salę lekcyjną. Proszę. Jak już mówiłem, tutaj strażacy nie śpią, bo tutaj strażaków w nocy nie ma. Jeżeli jest alarm, to strażacy przebiegają do swoich domów. A jeżeli byłaby taka potrzeba, może kiedyś tak będzie, to się używa sypialni dla strażaków. W tej chwili tutaj sypialni dla strażaków nie ma, ponieważ tutaj nikt w nocy nie nocuje. Co chcielibyście jeszcze wiedzieć? Wszystko. Wszystko, tak? No teraz proponuję, abyśmy to...